Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj bohaterem naszego odcinka jest co? Krewetki. Krewetki. Przygotowywał będzie kto? Ja. Łukasz. Za kamerą jest Mateusz. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy gotowi do nowego odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, to zrób to właśnie teraz. Nie dla mnie, tylko dla nich, dla chłopaków. Daj łapkę w górę, daj lajka, zacznijmy komentarze. Zaczynamy. Mamy tutaj już około 600 gram krewetek. I co potrzebujemy, Łukaszku, do przygotowania tych krewetek? Przygotować. Cytryna. Cytryna, dokładnie tak. Co jeszcze potrzebujemy? Paprykę słodką. Tak jest. Paprykę ostrą. Paprykę ostrą, bo nie mogliśmy dostać papryki chili, takiej malutkiej. Aczkolwiek była w sklepie, ale była bardzo mocno zmęczona, więc nie robiliśmy tego, nie kupowaliśmy, bo szkoda. I co jeszcze, Łukaszku? Cebula. Cebula, tak. I czosnek. Tak, czosnek. I pieprz ziarnisty. No i tam jest papryka, jakby tam zabrakło, ale nam starczy. I co jeszcze do tych krewetek będziemy dodawali? Co będziemy, z czym to będziemy jedli? Z bagietką. Z bagietkami, no właśnie. To co, bierzemy się za robotę? Tak. Dobra. To krewetki na razie na bok odstawiamy. A my się bierzemy. Oczywiście nie było pietruszki, jest koper. Też myślę, że będzie dobre. Ja zaczynam. Za cięcie, Łukasz. Ile damy czosnku? Ze 4-5 pazurków? No, możemy. Tak? Aż takie normalnie będzie palące? No, nie będzie palące, będzie super. Obieraj, a ja się biorę za środkowanie. Za podcięcie, nie środkowanie. Środkowanie to się kapustę środkuje, co? To dodamy. Nie wiem, czy ktoś jadł jeszcze z koperkiem. Jeżeli nie, to my będziemy pierwsi. Łukaszku, pokaż. I ty co bierzesz? Master szefy. Master szefy, kochany. Jadą. 4-5 takie? Tak, takie 4-5, Łukaszku. Bo jak za dużo będzie niedobry, będzie przejdzie smakiem. 4 lepiej. Tata kroi. Wszystko umyte. Śmiało można dodać też łodygi. One też są smaczne. A to tutaj nam nie będzie to przeszkadzało. Dobra. Łukaszek, jak tam ci idzie? Już 2 plasterki. Nie, 4 już są plasterki. 4. Jeden taki malutki. To się nazywa 4 ząbki. Łukaszek, jedną część już mam przygotowaną. A ja posprzątam. Dobra. A to muszę przejść. Och, pokaż. Super. No daj. O! Wiesz co, Łukaszku, damy tutaj sobie miseczkę, żebyśmy... To jest nasz przysmak. Przysmak. Świetna przystawka na... przed kolacją, czy po południe, jeśli ktoś przyjdzie, szybko się, prosto się to robi. Łatwy sposób. I co jeszcze powiem na ten temat, Łukasz? Lubimy takie krewetki? Tak. A gdzie żeśmy jedli jeszcze takie pyszne krewetki? Pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz. Na pewno pamiętasz. U cioci, jak byliśmy na Węgorzach chyba, co robiła? W sosie takim pysznym też były. Tak. Nie? Pyszne były te krewetki. Możesz, Łukaszku, by trochę wydyłś dać, że tak powiem. Cytrynę? No, cytrynkę, tak, żeby było łatwiej. A jeszcze jakieś składniki będą? Nie, to jest bardzo prosty przepis, Mateuszek. Dlatego, że mówię, każde dziecko zrobi. Banalnie, prosto. Cebulkę poproszę. No właśnie, to się wszystko prosto robi. Łukasz ugniata normalnie cytryny. Ona wcześniej była myta, także uprzedzamy już. No,
Pokaż. Cebulę kroimy jak? W kostkę? Pokaż. Możemy. Dobra. No dobra, Łukaszek, to w takim razie ja Cię poproszę, żebyś... A, włącz proszę jeszcze piekarnik i bagietki możesz już otworzyć. Piekarnik poproszę, żebyś włączył na 180 stopni bez termobiegu lub 200 stopni z termobiegiem. 180. No może być. Pokaż. Przekładamy. We dwóch to się szybko to robi, taki, taką przekąskę. No na ile? No najpierw nie się nagrzeje. Najpierw się nie musi nagrzeć. No już, doskonale. Dobra, Łukaszku, otwieraj bagietki, a my czekamy tymczasem, jak się nie, to jest na 180. Jest, no daj, zobaczymy. Dokładnie. Jest. Otwieram ten wyszczerny. Możesz się... Oj, widzę, Mateusz teraz wszedł. Dwie od razu? Tak, dwie od razu otwieramy. Mateuszek, nie w tą stronę, no już bezpieczeństwo najważniej. Weź to sobie na deskę. Jedną bagietkę, nie? Druga. Dobra. Bagieteczki. Bagietki położymy sobie na tej desce, co? Może być? Operator nam dziś poszedł. Ułożysz teraz? Dobra, ja tu położę, ja tu będziesz tu układał. Dobra, może jedno zabieram. Tak, żebyśmy teraz to układali na desce, tak? Łukasz, tak? Tak. Dobra. Ciężko. Z czym ciężko? Ciężko? Ja robię tu tylko takie miejsce. Pokaż, jak to pokrojone jest. Ulala. No dobra. Czyli co, Łukaszek? Jak ułożysz już, to proszę do patelni, przechodzimy na drugą stronę, do smażenia krewetek. Ta-da! Dobra, to na boczku, zaraz będziemy pokazywali. Tu są nasze krewetki. No, najpierw patelnia. Dobrze, odpalamy. Dobra, nie, jeszcze raz. Dobra, nie największą, więc. Nie, zredukuj, nie. Zredukuj, zredukuj, popatrz. Zredukuj. Dobra, i poproszę teraz o olej. Nie, 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 tamten, dobrze to powiedziałeś, tak. Właściwie to oliwa, nie olej. Proszę. A jaki to jest? No, jakaś oliwa, nie wiem. No dobra. Czekamy, aż się rozgrzeje. Może teraz weźmiemy już to, Łukaszku. Stopę słania na tą stronę. Kolejne składniki. W pierwszej kolejności, jak się będzie olej nagrzeje, też proszę, żebyś dołożył. Ale już zapach normalnie niesie. Czego zapach? No tej cebuli i czosnku. Pachnie to. Czekamy chwilę, aż się rozgrzeje. A tymczasem mamy tu bardzo pięknie poukładane i gotowe bagietki. Temperatura, jeszcze chwila. Będziemy to dzisiaj piekli. Na czym? Na kamieniu, tak? Dobra, tutaj masz sprzęt, gdybyś chciał do krewetek. Do krewetek. Delikatnie, później wszystko mieszamy. Ale płynne. Płynne już się rozgrzewa. No, zobaczymy. Jeszcze. Jeszcze olej jest zimny.
wchodzimy teraz tutaj na tą stronę. Ach, jeszcze możemy pieprzu użyć. Zmienić go. Jak to tam zmienić może to? Może już? No już sprawdzamy. No, tak prawie. Dobra, Łukasz, zaczynamy. Zaczynamy smażalką. W pierwszej kolejności cebula. Cała. Cała. Niżej, żebyś nie pochlapał się. Mi nie przy okazji. No nie, tak? Rączką weź. Pomogę. Palcem, Łukasz, weź smażynkę czystą. Dobra. Ale to bzuje. Czosnek teraz. Czosnek. Cały. Jak to śmiesznie buzuje. Hej. Zamieszaj teraz to trochę. No, czym tam chcesz. Delikatnie. Dobra, ładnie trzymaj. Pilnuj ognia, też już nic nie działo. A jak tymczasem zetrę w moździerzu. Pieprz, nie? Pamiętacie? A co z tym, co z tą cytrynką? Będzie wciśnięta za parę minut. Bo będziemy smażyli krewetki 4-5 minut maksymalnie, żeby nie przeciągnąć ich, które będą mi po prostu nie smaczne. Wracamy do Łukasza, tak? Pokaż Łukasz, jak to wygląda. Widać, że dobrze wymieszane. No tak. Jeszcze chwilę, będziemy krewetki wrzucali. Jest, wszystko jest. Przeproszę cię na chwilę, tutaj wezmę sobie łyżeczkę. Nie naciśnij, tylko bezpieczeństwo najważniejsze, tak? Jakby fajerwerki normalnie strzelały. No, stoper. Ile to dzisiaj się smażyło? No, około 4 minut, 4-5 minut. Dobra, myślę, że możemy dodawać żelę. Pierwsza krewetka. Kreweteczki. Łukasz, delikatnie teraz, bo to jest... O. Może poczekaj, poczekaj, żeby było. Może tą weź, daj mi tą łóżkę. No właśnie, i od spodu, tak wiesz, delikatnie tylko. Poczekaj, Łukaszku. O. Może tylko ognia dodać? Ja trzeba to wszystko w krewetkach wymieszać? No tak, bo krewetki nie przejdą smakiem. Przejdzie czosnkiem, cebulką, tak. I będziesz smaczne. Normalnie jeszcze dodajemy czasem troszeczkę białego wina. No ale w związku z tym, że to robią dzieci dla dzieci, no to wina nie możemy dodać. Dobra, mamy tutaj część zrobioną. Teraz jeszcze... O, nie pukaj tak, bo to będzie już kamer bardzo słychać źle i... Dobra, poczekaj syna. Teraz tak, czerwona papryka, pamiętasz? Tak. Dwie łyżeczki, posyp proszę. Troszeczkę za większy ogień. No nie, takie? Nie, płaskie, żeby były. No, może być. Tak rozsy po prostu. Dobra, jeszcze jedną. Taką? No, może być, niech będzie taka. Dobra, wystarczy. Troszeczkę pieprzu. Może tak ze dwie szczypty, a w tym czasie ja będę... Nie wszystko. Dobra, pytanie teraz wygląda.
W złocie takim. No. Chyba tyle wystarczy. No dobra, w porządku. No i tak tego trochę długo stało. Tak, no to dobrze. No tak nic nie stało przecież. Wykorzystamy. Sól dodana, pieprz dodany. Co jeszcze byśmy dodali? Soli. Oczywiście. Już ci podaję, co sól musi być podana. Okej. Proszę. Chcesz... To wygląda jakby to było w curry. Nie, w curry to... Taki kolor jest, nie jak curry, masz rację. No. No, pokaż. No jeszcze trochę. Dobra, to teraz proszę, żebyś to wymieszał. I tutaj ręką przytrzymaj. Dobra. Chyba już to ta, piekarnik. Piekarnik już? Tak. Oj tak. Słuchajcie, to teraz cebulkę, cytrynę wciskamy. Łukasz, mieszasz? Ulala. Dobra. Jak najwięcej musisz? No chciałbym całą wcisnąć, ale... No ale ci tutaj ręką trzymam, bo... Z całej siły. Z całej siły, razem, wszyscy razem w kolektywie. Ale już się soczek taki robi. No. Dobra. Dobrze. Na chwilę udamy jeszcze coś. Dobra, Łukasz, zejdź teraz chwilkę. Łukaszek, zejdź. Już? Tak, piekarnik poproszę. Uważaj, bo gorąco będzie. Bagietki wchodzą. Bagietki wchodzą teraz, bo to musi być... Ciekawe, jak to będzie te bagietki... Smakować. Smakować na tej... Nie robiliśmy jeszcze bagietki na kamieniu. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Dobrze było, gdybyśmy zgrali to wszystko w jednym czasie. Było to najsmaczniejsze. No. By było idealnie. Krewetki i by były... No, bagietki na 10 minut. Maksymalnie 10 minut. Dobra, i teraz jeszcze jedno. Chciałam zdjąć rękawiczkę. Czemu? Bo to jest rękawiczka, co by mi dało. Masełka dodamy. Na koniec, i niech się to teraz... Dobra, masełeczkę dodaliśmy. Ale co to zapach? Bagietki? To nie, krewetek. Krewetek, tak. Łukasz, nastawiłeś już piekarnik? No, nie. Tak? Poproszę, żebyś dołożył teraz zieleniny. Tej naszej, co robiliśmy na początku. Tak. Tu jest? Sypuj wszystko. Całość, śmiało. Wymieszamy. Jakie pyszności. Ulala. Zmniejszamy teraz ogień, niech to teraz sobie... Co się stało, Kaniu? Rękawiczkę biorę. Zakładasz? Tak. No już teraz to już... Nie potrzeba. Nie potrzeba, możesz nawet jedną dostać. Zobaczcie, jak to fajnie teraz wygląda. Przepysznia. Przepyszniowy. Zieleń. Zieleni. Krewetki są. Zobaczcie, że pod wpływem temperatury te krewetki zmniejszyły się, nie? Były takie duże, wielkie, a teraz są już po prostu... Faktycznie. No. Ale pachnie nawet stąd. Dobra, pół minuty zostało, kochani, i musimy wyciągać... Ja się pokuszę, żeby jedną spróbować. Aj. Spróbuj. Jak? Może być. Może być, nie? Mhm. Miał odłok, trzeba wrzucić. Czy operator też by chciał spróbować? Nie, ja podziękuję. To później? Tak. Coś A by... już jest dobrze, że tak spróbujecie? Tak, już jest dobre. Łukasz, coś jeszcze byś dodał? Łukasz? Już. Nie. Chyba nie, nie? Nie. A jeszcze trochę pieprzu. Na bogato. Na bogato, to się mówi, tak? I ociupinkę soli. Ociupinkę, bo to już tak jest totalny maks. Może być przesolona, czyli dawno. Przesolona.
Tak, o tym mówisz? Tak. Łukaszek, a jak kontrolujesz piekarnik? Jak ten nasz... Jeszcze 7 minut. Jeszcze 7 minut. To zajrzyjmy do piekarnika. Jak wyglądają bagietki? Uważaj, Kaniu. Pomału dochodzą, tak? Rozpuszcza się czosnek. Rozpuszcza się czosnek, masełko. Masło czosnkowe. Masło czosnkowe, dobrze. To przygotowujemy teraz dwie rzeczy znowu, z tej strony. Dwa talerzyki, tak? Jeden. Tu damy bagietki, a tam damy bagietki Mateuszka, tu damy kreweteczki. Dobra, to nasz masterchef junior będzie to wykładał za chwilę. No dobrze, super. I zostały ostatnie sekundy. Zaraz będziemy podawali, konsumowali. Jeszcze chwila, Mateusz, ile zostało czasu? Dokładnie teraz. Już, dobra, wyłączę proszę. Najpierw piekarnik, Łukasz. Wyłącz piekarnik. No na zero temperatura, holo. Dobra, daj talerzyk. Ten. Jak to będzie szło, uważaj. O, jesteśmy to sobie. Ulala. Trochę spaliliśmy. Trochę spaliliśmy, ale trudno. Będą chrupiące. Pokażę, ta? Ajajajajajajaj. Ale po drugiej stronie są blade, zobaczcie, także chyba dobrze nawet wyszło. No idealnie nawet bym powiedział. Może dlatego, że to na kamieniu tak się zrobiło, wiecie? Uuu, ale ładne to wygląda. Tak, to jest chyba od... Aż myślinka leci. No dobra, zamykamy. Trochę tego dużo jest. To jest dużo? Myślisz, że to jest dużo? Nie, mało. Jakoś to, żeby miało ręce i nogi, ładnie też wyglądało i było apetyczne. No trudno, może być tak. Dobra, Łukaszek, krewetki. Krewetki. Bierzesz, czy ja mam ci wziąć? Ciężkie? Uważaj, Mateuszek. Ło. Tam na deskę. Ło. Taki talerz to... Ło. Wykładasz, czy ja mam wykładać? Ja mogę. Proszę bardzo. Bliziutko te talerze. Żeby się nie wypadło. O, taki duży talerz. Nie wiem, czy to nie jest za duży talerz dla nas. Niektóre krewetki to się w ogóle zrobiły jak mikrusy. Mikrusy. Pomógł ci Łukaszek? No, trochę. Nie. Da radę. I ostatnie te krewetki są takie. Jakie? Takie już ostatnie. Zabiorę jeszcze stopę swoją, uważaj. Muszę na wysokość. Daj, pomogę ci może, co? No. Piękna robota. Dobrze, że to zrobił, synu. Dada, weźmy do sosu. Tak, na to. Tak, po prostu z patelni zbiorę. O, wszystko co dobre zawsze zostaje gdzie? Na dole. No, oczywiście. Dobra, super. Patrz ten sosie jak się rozpływa, widzisz to? Co, ja już nie mogę powstrzymać. Proszę. Dziękuję. Bułka w tym sosiku. I jak? Proszę. Pyszne zrobiłeś, Łukasz. No. Piechota. To my co? My mogę też spróbować? Bardzo proszę. Dobra, i zobaczymy jak to wyjdzie. Wyszło, spróbuj. Oceń, skomentuj, może nawet pochwalisz. I co o tym sądzisz? Powiem tak. A poczekaj, nie usunął z pełną buzią. Ostre wyszło, Łukasz? Nie wyszło ostre. Mateusz, za ciebie ostre? Kiwnij głową. Może taki kawałek się trafił, co? Trochę kwaskowate, bardzo chrupiąca bagietka czuć ten czosnek i cebulę, bardzo. Tak? No to tak ma być. To co? Bagietki wyszły idealnie. To co, kończymy ten vlog dzisiaj? Zachęcamy tak? Do zasubskrybowania i do lajkowania naszych filmów. Dziękujemy. Tak, zrób to dzisiaj, proszę teraz, właśnie w tej chwili kliknij dzwoneczek, kliknij subskrypcję. Pozwól nam rozwijać nasz kanał. Dzięki, że z nami byłeś.